Madera, portugalska wyspa położona na Oceanie Atlantyckim, zdaniem niektórych badaczy ma związki z Polską, za sprawą naszego króla Władysława III Jagilończyka, bardziej znanego wszystkim jako Władysław Warneńczyk. Legendy, ale nie tylko legendy głoszą, jakoby polski król zdołał cudownie zbiec zasadzki, w jaką wpadł w bitwie pod Warną i jako pokutnik dostał się właśnie na tę wyspę pod przybranym nazwiskiem Henryk Aleman. Co więcej, są głosy, które mówią, że służąc Henrykowi żeglarzowi otrzymał na maderze ziemię, a jego synem miał być Krzysztof Kolumb, ten sam, który odkrył Amerykę. Podobnych legend jest więcej, zaprezentowaliśmy tu te najbardziej popularne. Do naszego króla Władysława wracamy ze względu na wznowienie po latach pracy Zofii Kossak zatytułowanej Warna. Na 150 stronach czytelnik otrzymuje panoramę polityczną ostatnich lat panowania Władysława III, jego podróż na Węgry, objęcie tronu i koronację, portrety biskupa Oleśnickiego, kardynała Giuliani Cezariniego, przygotowania do wojny z Turkami, wreszcie świetny portret psychologiczny pierworodnego syna Władysława Jagiełły. Kim zdaniem Zofii Kossak był Młody polski król, dlaczego akurat jego postanowiła przypomnieć czytelnikom? Oddajmy głos samej autorce. Niniejszy szkic powieściowy został napisany w nadziei, że przypomni społeczeństwu polskiemu, w szczególności zaś młodzieży, postać ostatniego krzyżowca, młodziutkiego króla Polski i Węgier. Przez wieki ciążyła na jego pamięci fałszywa legenda, jakoby złamał przysięgę. Przy czym śmierć jego miała być wyrokiem bożym, piętnującym zbrodnię. Wnet sypnęli się świadkowie, co go żyjącego widzieli. Więc mieszkał rzekomo w Hiszpanii, kryjąc właściwie swe miano. Wiele lat później spotkano go ponoć w Rzymie. Każda legenda ma swoją logikę. Ta logika wymagała uzasadnienia tajemniczego skrywania się króla. Nie wraca, dlaczego? Taki był przecie oczekiwany. Nie wraca, bo pokutuje. Za co pokutuje? Należało znaleźć winę. Jakaż wina mogła ciążyć na czystym młodzianku, co był szlachetnością samą? Państwom zachodnim zależało na tym, by zrzucić z siebie odium za zgon Warneńczyka. Zawsze jednaka pół tysiąca lat temu, taka sama jak dziś Europa, wykorzystała idealizm i zapał królewskiego pacholęcia, popchnęła go do walki z córkami i zostawiła bez pomocy. Warneńczyk jest postacią piękną, nie tylko jako rycerz ideału, lecz jako żywy dowód niezwykłej potęgi i atrakcyjności kultury polskiej w owym cudownym okresie wczesno